Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jak wcześniej wspominałem, nagrywamy filmik z orki i rozwożenia obornika, który wcześniej też zresztą woziliśmy. Nagrywając filmik, orka widać na zimę orzemy głębokość 25 cm. Później może postaram się jeszcze nagrać coś z tej siódemki. Wujek rozwozi gnój tę siódemką, także później się trochę może zamienię, coś nagram. A ja, jak wiadomo, kto mnie zna już tam z filmików, wcześniej wolę orać, także jest jak jest. Wiem, że też były pytania wcześniej, czemu orzemy tę szóstką, tę siódemkę z rozrzutnikiem. No, te szóstce czteroskiwowy pług jest, powiem akurat, nie ma sensu nic tam. Te siódemka nawet, powiem szczerze, że wtedy jest niewykorzystana. Tę szóstką wręcz można by nawet piątą z chybę na lżejszych ziemiach ciągać. Tak jak wczoraj do nocy, do późna orałem. Tam mało co spałem tak naprawdę, jeszcze tutaj zaczęliśmy. Będę musiał się jechać zatankować niedługo. To orałem fajnie, wilgoć wyszła po deszczu. Leciutko to szło. To naprawdę piątą z chybę by ciągał bez problemu. Tutaj zacząłem akurat od rowu, od takiej mokrej strony. Jest trzecia klasa, taka ciężka ziemia i wyskakuje, to bieg niżej muszę jeździć niż normalnie. Jeżdżę dziesiątką, 1600 obrotów, mamy tak 8,5 na godzinę i ciągnik sobie radzi z zapasem sporym mocy. Mógłbym jeździć na tej jedenastce, tak jak przeważnie się jeździ, ale są takie właśnie tutaj miejsca, że musiałbym redukować, ale to nie ma sensu, nie będę męczył ciągnika. Krótki odcinek jest, później tam już w stronę lasu, jak dojadę, jest lżejsza ziemia, to na pewno będzie szło na jedenastce. Będzie dłużej, także będzie ubywać tego pola. Były pytania ostatnio też, żebym opowiedział coś, jak to jest brać maszyny w leasing i tak dalej. No jest takie coś, jak wiecie, leasing może być taki, że spłacacie raty sobie miesięcznie, co miesiąc jest jakaś tam rata. Oczywiście jest na początku też pierwsza wpłata, różne mogą być, może być 5%, 15%, 20%, czasami się zdarzają jakieś zerowe, ale to jest rzadko. Przeważnie firmy leasingujące chcą jakieś tam właśnie wpłaty. To samo jest pod koniec. Wykup jest, też zależy jak się ustawi to wszystko. Można też sobie ustawić raty kwartalne, czy tam jakieś sezonowe, na przykład dwa razy w roku, załóżmy. Ktoś ustawi sobie po żniwach, jakoś w sierpniu, we wrześniu. Pieniądze mu zejdą za zboże i tak dalej. Podobnie może być później drugą, sobie ustawić ratę gdzieś tam na listopad, grudzień, jak za kukurydzę weźmie pieniądze. No każdy tam po swojemu już to może sobie dograć. Także różne są opcje. No nie wiem, co bym tutaj dużo mógł powiedzieć. No to trzeba po prostu się zainteresować tematem i tam się dowiedzieć. Ja to tak powiem, no mniej więcej. Leasing można brać na firmę oczywiście, normalnie wtedy wliczając koszty, sprzęt. Na gospodarstwo też można, tylko zależy, czy ktoś jest na ryczałcie, czy na wacie. O, tutaj widzicie, Filip nagrywa. Przy okazji nagrywamy smerfowe pole. Cieszy się tam już. No, ale to nic. No i tak z tymi leasingami jest. Tutaj orzemy po życie, było gruberem robione, widać mocno się rozkrzewiło, jest bardzo bujne, ale tam nie ma problemu, przykryte jest idealnie. Po lewej stronie, nie widać pewnie z kamery teraz, jest rzepak posiany na poplon, jest tam niecałe pole, bo jak tam jechaliśmy gruberem, siewniczkiem, po prostu ile wyszło, wystarczyło tego rzepaku, tyle jest posiane, reszta została tak jak jest. Na te zazielenienia wystarczająco, tam jeszcze jakieś inne pola były, to nie ma potrzeby więcej. A tak jak widać, czteroskibowy pług, piątą skibę, kiedyś był plan to kupić w sumie, ale dużo nie orzemy, jak wiadomo, bezorkowo, większość tam w sumie tak gdzieś no 100 hektarów rocznie nawet chyba nie założę. Większość w sumie po usługach, ale to wystarczająco. Jak na cztery skiby, to już też
jeśli jadę na 11, prędkość mam no 10 na godzinę, to tak leciutko on idzie, 10,5, to robię wtedy przy 2 metrach, bo skiby są 50, razy 4 bierzemy 2 metry, no to te chwilowa wydajność wychodzi 2 hektary na godzinę, ale wiadomo, nawroty, jakieś klinki, zależy też jakie jest pole, tak jak tu na przykład teraz klinki, tam później się rozciągnie już ładnie, to wtedy ubywa. A tutaj widzicie, ziemia taka jest ciężkawa, tu jadę sobie spokojnie, 10,5 na takie lżejsze jeżdżę i szybciej raczej już tam, no nie widzę sensu, jakoś ta orka to już nie będzie taka jak powinna być. Lepiej czasami jechać wolniej jak za szybko. Ta skiba no, nawet nie nadąży dobrze tej ziemi tam przewrócić. No musi ładnie wywinąć, a nie tylko tak przepychać. To samo w piachu. Piachu nienawidzę orać. Piach to jest taki okropny puder, że się tylko to tak przepycha na siłę. Pługa porządnie nie można ustawić w piachu. Tutaj też jest ciężka ziemia, tak no łatwiej niż w piachu ustawić, ale też nie do końca aż tak. Najbardziej mi się tak podoba pług ustawiać na takiej czwartej A, czwartej B. Takie ziemie dosyć lekkie i na nich jest fajnie właśnie pług ustawić. O, ten już tu mnie lata. Były też komentarze związane z vlogiem właśnie z złożenia obornika, który teraz rozwozimy. W sumie nie tylko ten, bo trochę było od nas tutaj już przywiezione, spod krów. Odnośnie ładunku na patelnię. Powiedziałem, że ile tam można załadować. No rozumiem, były komentarze, tam pisaliście, że tak i tak, że za dużo. Ja tylko mówię, ja nie będę kłamał. Mówię po prostu, jakie są możliwości sprzętu. Ech, te gałęzie, no. Się trafi zawsze. Powiem po cichu nawet, z przymrużeniem oka, w fabryce byłem odbierać zestaw, wózek z patelnią, to mi tam po cichu właśnie, jak mówię, powiedziano, że 40 ton można ładować, sprzęt jest odporny na to, także nie powinno być problemu, no i rację mieli. Ale kto ile ładuje, to już jest jego sprawa, ja nic konkretnie nie mówię, tylko mówię, jakie są możliwości. I tak to wygląda. Bardzo teraz fajnie ta orka idzie, bo jest wilgotno, jak mówiłem, aż się chce. Z początku tutaj od rowu zaczynałem, zaklejało mi pierwszą skibę. Jakiś tam był wżer taki gdzieś po innych orkach. Tam ostatnio kiedyś taką łąkę orałem. Bardzo opornie szło. Łąka chyba jeszcze od wojny nieruszana była. No strasznie. Orałem kiedyś drugą klasę, to szła miejscami na 11, miejscami na 10, tak jak teraz jadę. I byłem bardzo zdziwiony, bo naprawdę no, ta druga klasa wydaje się, że może oj, taka ziemia ciężka, ale szło to bardzo przyjemnie. U nas tutaj są takie ziemie od 3 do 6, głównie tak 4, 5, 3 też nie ma za dużo. I tak kiedyś byłem na usłudze właśnie orać taką drugą klasę, to bardzo mi się podobała ta ziemia, taka fajna czarnoziem, aż by się chciało, ale no tutaj nie ma, u nas może się kiedyś gdzieś coś tam trafi, jakieś pole z taką ziemią. O, tam jakiś ciągnik jedzie, obcy, nie wiem kto to. Tutaj mamy rów takim zygzakiem, będę musiał te klinki odcinać, ale damy radę. Były też pytania, jaką muzykę słucham w ciągniku i tak dalej, żebym jakąś składankę może zrobił, coś do pobrania. Rozmawiałem z Filipem, on jest tam od tych informatycznych spraw lepszy, ja się tam na tym tak za bardzo nie znam. Powiedział, że tam składankę do pobrania to nie wiem, jakieś kombinacje by trzeba było, to nie bardzo nam to jest na rękę, ale obiecałem tam komuś, pisał właśnie na Snapie, chyba, no różnie ludzie piszą na Snapie, na Instagramie, na Facebooku. To postaram się złożyć jakąś playlistę na YouTubie, udostępnimy ją publicznie. Tam będzie można sobie posłuchać. A ja słucham głównie, jak zobaczyliście może po snapach, disco polo. Jakoś tak no leży mi to, dobrze mi się robi, przy tym nakręca do roboty, ale ogólnie wszystko słucham. Jak się słucha jednego cały czas, to się potrafi też znudzić. A jak ja spędzam, jak wiecie, dużo godzin w kabinie,
to się może naprawdę no już przykrzyć. Czasami cykam YouTube, telefon, MP3, właśnie radio i już sam nie wiem co słuchać. W kabinie ktoś zawsze ze mną jeździ, też często, gęsto, to można sobie pogadać. A tak to no jest dużo godzin w kabinie, to się mogą piosenki znudzić. Ale no wszystko słuchamy. Później właśnie coś pomyślimy, jak będzie trochę czasu. Tą playlistę jakoś tam nazwiemy, to najwyżej będę mówił w następnych vlogach, jak to tam wygląda. A tutaj widzicie ciągnik samorze oczywiście, nie muszę trzymać kierownicy. Też już jesteśmy w trakcie nagrań, nagramy filmik, ostatnią część, już wcześniej mówiłem, nie będę powtarzał się. Ciągnik sam się prowadzi, jak widać kierownicy nie muszę w ogóle trzymać, aczkolwiek wiadomo, to jest wszystko, koło się tam w rudzie układa, jak mu tam pasuje. I jeśli tutaj wychodzą jakieś nierówności, to trzeba trochę to prostować, bo on będzie to potęgował i tak coraz bardziej, aż później mi tak popsuje tą bruzdę, skrzywi, że już trzeba, no nie, że tam sobie korygować lekko, tylko trzeba po prostu się wcinać już pługiem, kolejny przejazd, gdzieś tam jakieś łuki robić. O, tutaj zaraz będę musiał chyba skończyć na chwilę, bo tutaj chłopaki już nie nadążają, dogoniłem ich, ale to może wsiądę, trochę nagram coś złożenia. Ja wolę orać, także będę orał, ale coś tam postaram się nagrać. Co ja jeszcze miałem powiedzieć takiego? Rozrzutnik to może opowiem coś, jak będziemy w środku. Ładowarką, nie wiem, czy coś będę nagrywał, chyba nie. To ile załadować, jest chwila, moment. Apollo 14. No niby nie mały rozrzutnik, ale tak jak ładuję na patelnię, a ładuję na niego, no to nie jest wcale aż tak dużo. To jest dużo szybciej jednak. A tutaj manitką ładujemy teraz łyżką. Obornik taki jest teraz przegnity, ładny już. Obślizgły, to łyżką się więcej nabiera, nic tam nie zostaje, żadne błoto, wszystko się zbiera na czysto i szybciej. O, zaraz będę musiał tutaj zrobić od rowu poprzeczniak, to w sumie jeszcze nie będę musiał stawać, bo oni będą tam działać sobie, a ja tutaj zrobię i polecę prosto. O, ubywa to nawet. A właśnie tak jak mówię, w kabinie się dużo godzin spędza, rekordy jakieś tam miałem, potrafiłem 48 godzin spędzać w kabinie, akurat niekoniecznie w jednym sprzęcie, gdzieś tam się przesiadało, chwilę jakąś tam przerwę zjeść wiadomo, ale no nie spało się, cały czas hebel. Tutaj rzeczka jest, wyschła po tym roku, mało co wody, praktycznie nie płynie nawet. Jak jest zwykły rok taki deszczowy, to tutaj przeważnie jest mokro w tych miejscach pod rowku. Tam las sosnowy, no to już każdy wie, że na pewno jest lżejsza ziemia. A w kółku już będę musiał chyba duta obracać też. Bardzo mi się nie chce, nie lubię tego robić, no ale trzeba będzie. A na takich ziemiach właśnie cięższych zauważyłem, że się tutaj na tych iłach ścierają szybciej. Jak tam może jakieś piaski, to chociaż piasek też potrafi ładnie wyciąć. Takie te średnie ziemie właśnie mi się do rania najbardziej podobają. Jakoś to idzie fajnie. Też druga sprawa, jak tutaj orałem kiedyś jeszcze starym pługiem Wogelnotem, mieliśmy z Deutzfahrem, z początku z 12 jeszcze, ale to już na kanale Deutzfahra jeszcze, kto tam od początku ogląda, może zobaczyć. Wogelnota już nie, już nie było nigdy nic nagrane. To tutaj właśnie też schodziłem bieg niżej zawsze Deutzfahrem, a to był ciągnik nie za mocny, był bardzo mułowaty. Nie miał tej mocy, także był od razu zduszenie i trzeba było redukować, nie ma szans. Ten na 11 przeszedł, by tam go przydusiło, ale no nie będę męczył. I właśnie też zauważyłem tak tym Wogelnotem i tym pługiem i jakimiś tam innymi, że jeśli jest ziemia cięższa, pług więcej bierze i w tej sytuacji przydatne byłoby wario, bo jak jadę
tak jak tutaj, na ciężkiej ziemi, a tam z tyłu później będzie lżejsza. I później mi na tej cięższej ten pół troszeczkę minimalnie zawsze bierze więcej. I wychodzi taki łuczek i to później przydaje się prostować, bo to brzydko wygląda. I od miedzy oczywiście też później, no. Czy teraz, czy później od miedzy trzeba to prostować. I tak to wygląda. Tutaj ciasno mi się zrobiło. Nie wiem, jeszcze raz chyba przejadę od manitki, chociaż nie. Zaraz mi może przejedzie. Myślę, że jeszcze pojadę, o, akurat do góry. Zrobię ten poprzeczniak. Myślę, że już będziemy kończyć z orki tutaj, z te szóstki. Nagram później coś tam jeszcze z te siódemki, może z manitki, ale to nie wiem, nie obiecuję. Także trzymajcie się, później jeszcze się widzimy. Dobra, jesteśmy w tej siódemce, wozimy obornik. Filip z nami jest, wsiadł. Wsiadłem w końcu. Ponagrywał tam coś. Apollo 14. 14 ton ładowności. Jedziemy sobie teraz jeszcze po wierzchu, tak trochę za mało wyszło w jednym miejscu. Poprawimy. Rozrzutnik ładnie rozrzuca. Należy, wiadomo, jaki obornik. Potrafi 8 metrów, nawet i więcej rzucić. Rozsiewamy nim również wapno. Talerze ma tam na dole właśnie. Może tam później, może Filip coś pokaże. Trochę, my będziemy działać, a ty pokażesz z zewnątrz. Mogę spróbować. Cwaniaczku. Dobra, nie po tych samych śladach. Na kuli jest, bardzo fajnie się jedzie, nic tam nie rzuca. Był na uchu zwykłym. Uchu, chyba mówi, nie? Bo wymieniliśmy na kulę, ucho poszło tam do innej przyczepy i bardzo przyjemnie się z tym jeździ. Który chodzi teraz, w tamtym roku było pierwsze uruchomienie w sierpniu. Był nagrywany filmik, smurfowe pole, to było właśnie pierwsze uruchomienie. A teraz już drugi rok zaczął. Obiecałem też, że nagramy filmik z Iloną z jakiegoś vloga, także chyba niedługo będzie okazja. Nagramy z orki, mam nadzieję, także zobaczycie. A my tu jedziemy, ile teraz, 10 na godzinę niecałe. Szybciej trzeba po wierzchu trochę dosypać. Tak jak mówiłem, za mało wyszło. Posuw hydrauliczny w ciągniku na gałkę, nie ma rozrzutnik własnej hydrauliki. Bo są, nie wiem czy wiedzą wszyscy, ale są niektóre takie opcje, że można sobie zamówić hydraulikę w wózku na wałek i on tam sobie wtedy sam wszystko działa. Regulacja jest w kabinie, jakiś tylko tam sterownik. Ale jak woziliśmy, powiem wam, kiedyś na dwa rozrzutniki, tandem 6-tonowy i 3,5-tonowy dwuosiowy, to dajcie spokój. To było naprawdę, było co wozić. Rocznie rozwozimy jakieś 30-40 hektarów obornika. No tak, teraz dawka jest gdzieś około 45 ton. No to wiecie sami, co my tam mieliśmy. Nie było manitu, ładowało się cyklopem czeskim UNHZ 750. No lepszy trochę od polskiego, silniejszy, nie powiem, fajnie się tym nawet robiło, ale no do manitu nie można tego jednak porównywać. Dobrze, że nie widły. Tak, no widłami kiedyś rozrzucali ludzie, w ogóle no, ładowali, rozrzucali, rozrzutników nie było. Ostatnio gdzieś wieczorem oglądałem sobie filmiki. Kurde, sorry, jeszcze trochę przeziębiony taki, nie coś bierze. I widziałem jakieś tam maszyny konne właśnie. To widziałem, w cuda tam mieli, jakieś rozrzutniki takie konne, napędzane od kół napęd miały. Jakieś nawet widziałem prasę ciągnął, John Deere'a prasę ciągnął, dwa konie mocne, bo to już trochę trzeba tam siły ciągnęły. To, a tam jakaś taka była przystawka dziwna, chyba właśnie żadnego... O kurde, jak kamieniem pieprzło. No, czasami się trafi. I właśnie ściągnęły taką przystawkę dwukołową
a z tyłu była prasa podczepiona, wałek normalnie do tej przystawki, jakoś to chodziło, no nie wiem, jak to, że to takie przełożenie, że te koła dadzą radę to uciągnąć, że tego nie sunie. Ktoś mądre pomysły miał i to większość w tym filmiku maszyn było właśnie nowe maszyny jakieś takie, ktoś sobie się bawi w takie coś. Ale to, kiedyś ludzie nie mieli wyboru, a teraz to nie wiem, no to do Amiszów może, bo Amisze wiem tam z takich sprzętów nowoczesnych nie korzystają. Tradycja, przekonania nie pozwalają, a tak to nie wiem, no jakiś chyba hobbysta by musiał sobie takie coś. Nikt inny chyba. No jak są takie sprzęty jak widzimy, no to chyba konie już nie za bardzo, to tak właśnie do hobby, do jakichś tam takich rzeczy, no co to dużo mówić. Dobra, mamy pusto. Trzeba to zamykać, interes. Zamykamy klapę, podjeżdżamy. Tyle. Myślę, że będziemy się żegnać na dzisiaj. Jeszcze ze mną. A no, to Filip tam już. Ja mówię o sobie, ja jadę orać i zostawcie mnie. Filip tam ten opowie i od razu może, nie wiem, kiedy ty to dodasz, kiedy zmontujesz, ale to już twoja sprawa, ja jadę robić swoje. No, także ja się żegnam, trzymajcie się, cześć. Jesteśmy już na zewnątrz. Tutaj te talerze, o których Grzesiek wam mówił, którymi rozrzucamy wapno. Cały adapter. I tak się prezentuje sprzęcik z zewnątrz. Z drugiej strony tam mamy Manitu. Też o niej była mowa w którymś przedostatnim chyba albo w ostatnim vlogu złożenia obornika. Zobaczymy sobie, jak to tam wygląda. Chyba nie ma na co czekać tutaj się kurzyć. Trzeba lecieć do Grześka. To, co miało być nagrane, jest nagrane. A ja tutaj, żeby czasu nie marnować, skoczę sobie do niego w locie. I jesteśmy już u Grzesia. No, słyszycie teraz głośno na 11 wycie większe. Przerzuciłem właśnie wyższy bieg, już idzie spokojnie, ziemia lżejsza. Z zewnątrz też fajnie to było słychać. O, ja wiem. Kabinie jest jako tako, mieliście teraz porównanie właśnie. No. No i co? Chyba nie ma co tu jeszcze dużo opowiadać. Nie ma co, tam ładnie pokazałeś. Tak, pokazałem talerze, adapter. No, z każdej strony. Nie ma co, bo chyba drugi ten vlog będzie. No. My tam trochę mamy tego. To na razie. No na razie.